Zanim zaczniemy, chcę zaprosić Cię na mojego Instagrama, na którym za każdego followa daję serduszko. Jeśli masz ciekawy profil, to skomentuję Ci zdjęcie lub nawet Cię zaobserwuję. Nazwę masz na ekranie oraz w opisie filmu. Duże kobiece piersi to walory, które podobają się przytłaczającej większości mężczyzn. Oznaczają one dobre geny oraz fizyczną gotowość kobiety do rodzenia oraz posiadania potomstwa. Oczywiście wspomnieć też trzeba o fantazjach, jakie duży rozmiar biustu wywołuje u części mężczyzn. Jednak jak się okazuje, większe nie zawsze oznacza lepsze. Owszem, duże piersi mogą podnosić poziom pewności siebie oraz atrakcyjności, lecz z drugiej strony wywoływać one mogą niemałe problemy zdrowotne oraz przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu. Z takim właśnie problemem boryka się Dani Markerson, której historię zechcę Wam dzisiaj przedstawić. Dani Markerson to 20-latka zamieszkująca miasteczko Caerphilly położone w południowej Walii. Jest ona szczupłą kobietą, jednak jej biust znacznie wyróżnia się spośród reszty jej ciała, wyglądając bardzo nieproporcjonalnie i co gorsza wywołując duży ból w szyi, plecach oraz w kolanach. Dani próbowała dwukrotnie zapisać się na operację redukcji piersi, jednak lekarze rodzinni w obu przypadkach stwierdzili, że jej problemy nie są aż tak poważne, aby sfinansować tą operację. Piersi Dani kosztowały ją jej pracę. Musiała zrezygnować z posady opiekuna dzieci, gdyż praca ta wymuszała na niej duży ruch, a to kolejno powodowało duży ból pleców. Jako że nie przyznano jej dofinansowania na operację, postanowiła sama zebrać 6 tysięcy funtów, czyli około 30 tysięcy złotych, aby wykonać tę operację pomniejszania piersi w prywatnej klinice. Nie jest to jednak tak łatwe, gdyż ma ona na utrzymaniu swojego 8-miesięcznego synka Theo. Z ojcem synka rozstała się jakiś czas temu, lecz dalej utrzymują oni przyjacielską relację. Dani przyznaje, że duże piersi stały się jej zmorą od 12 roku życia, bo wtedy właśnie zaczęły rosnąć z dnia na dzień, przyciągając uwagę starszych mężczyzn, którzy nierzadko rzucali w kierunku dziewczyny nieprzyjemne komentarze. Markerson, mając 14 lat, słyszała w swoim kierunku propozycje łóżkowe z o wiele starszymi mężczyznami i pomimo krzyczenia, iż jest dopiero 14-latką, nie zmieniali oni swojego podejścia. To sprawiło, że Dani była odprowadzana do szkoły przez mamę aż do szkoły średniej. Dziewczyna przyznaje, że tak duży biust jest przekleństwem i każdemu powtarza, że wcale nie jest zadowolona ze swoich walorów, gdyż znacząco utrudniają one jej życie. W szkole najgorszym przedmiotem był WF, a konkretniej skok w dal, gdyż za każdym razem, kiedy lądowałam, piersi uderzały mnie w twarz. Dani przyznaje, że czuje się, jakby ciągle nosiła ciężkie torby na zakupy, których nie może po prostu odłożyć. Ciężar moich piersi jest niewyobrażalny. Co prawda nigdy ich nie ważyłam, ale myślę, że spokojnie mogą ważyć tyle co noworodek. Dani przyznaje, że jej piersi były największym problemem w ciąży, gdyż wtedy dodatkowo urosły. Niestety faktem jest to, że piersi Dani dalej rosną, choć już teraz są wielkim utrapieniem. Miałam nadzieję, że Theo wyssie z nich całe życie, gdy karmiłam go piersią, ale niestety nigdzie się nie wybierają. Największym problemem są jednak kolana, gdyż ciężar piersi jest na tyle duży, że bardzo obciąża jej stawy. Fizjoterapeuta powiedział Dani, że być może będzie ona potrzebowała specjalnego stabilizatora do kolan, pomimo że ma dopiero 20 lat. Pomimo udowodnienia swoich fizycznych trudności w funkcjonowaniu oraz lęków, a także depresji z powodu tak dużych piersi, lekarze wciąż nie chcieli przyznać Dani dofinansowania na operację pomniejszenia biustu. Szefowie służby zdrowia powiedzieli, że finansują operację redukcji piersi w całej Walii, ale tylko wtedy, gdy udowodni się, że istnieje znaczny ból lub dyskomfort, który wpływa na codzienne czynności i nie może być to poddawane rutynowemu leczeniu. Twierdzi tak Komitet do Spraw Specjalistycznych Usług Walijskich. Dani wyjaśniła: cierpiałam z powodu lęku, stresu i depresji, z powodu moich piersi. Moja pewność siebie gwałtownie spadła. Ilekroć wychodzę, czuję, że mam na sobie 10 par oczu. Dani przyznaje, że pomimo wieku 20 lat, często czuje się jak kobieta w podeszłym wieku. Czasem nie może się podnieść, kiedy się schyli, lub traci równowagę i się przewraca, z uwagi na ogromny ciężar swoich piersi. Jeśli chodzi o staniki, Dani kupuje je w internecie na specjalnych stronach. Kosztują one zazwyczaj od 100 do 200 zł i starczają tylko na kilka miesięcy, gdyż ciężar piersi zgina lub łamie druty i zapięcia, a materiał rozciąga się i tworzą się dziury. Oprócz komentarzy ze strony mężczyzn, Dani często słyszy też komentarze kobiet, najczęściej o tym, że zrobiła sobie operację piersi i wygląda to obrzydliwie. Choć zdarzają się też pozytywne uwagi, zazdroszczące Dani jej biustu. Najczęściej dziewczyna odpowiada wtedy, że po tygodniu noszenia
zobaczenia jej piersi, zmieniłyby zdanie. Dani jednak miała przynajmniej szczęście do swoich chłopaków. Każdy z nich rozumiał, że jest to duży ból dla dziewczyny i bardzo się o nią troszczył. Podczas karmienia piersią swojego syna, Dani przyznaje, że jej sutki spoczywałyby na jej nodze i nie widziałaby swojego brzucha. Zawsze też bała zasnąć się ze swoim dzieckiem w łóżku, gdyż podczas snu mogłaby je udusić piersiami. Pozbycie się tych cycków to moja jedyna szansa na życie bez bólu. Naprawdę myślę, że to odda mi moje życie z powrotem. Byłabym w stanie wrócić do pracy i ponownie normalnie funkcjonować. Obecnie jestem bezrobotna i dostaję tygodniowo około 300 zł. Zatem zbieranie na operację zajmie mi lata. Jestem przeciwna crowdfundingowi, gdyż boję się reakcji i komentarzy ludzi, dlatego staram się odkładać pieniądze, kiedy tylko mogę. Historia początkowo może wydawać się szczęśliwa. W końcu Dani posiada wielkie piersi, których zazdroszczą jej inne kobiety, a mężczyźni chcą mieć taką kobietę przy sobie. Prawda jest jednak zgoła inna, gdyż natura obdarzyła dziewczynę jedynie problemami ze zdrowiem, pracą i całym życiem. A co ty sądzisz o sytuacji Dani? Powinna skorzystać z crowdfundingu, aby zebrać na operację i przywrócić swoje życie na dobry tor? Daj znać w komentarzu, a przypnę ci serduszko. Jeśli film ci się spodobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Masz pomysł na kolejny materiał? Napisz w komentarzu lub w wiadomości prywatnej na Instagramie, a na pewno go wykorzystam. Miłego dnia, hej!